Jak dobrze liczę, to już 135. program Porozmawiajmy o Starogardzie, tylko w Radiu Starogard. Kłaniam się nisko, Grzegorz Kochański i zaprosiłem dziś do naszego programu Marzenę Klein, dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz Monikę Kełpin, prezes Stowarzyszenia Rekord. Przed nami Europejski Tydzień Mobilności, czyli 7 dni, gdzie auta powinniśmy zostawić w domach, a przesiąść się na rowery, wrotki, hulajnogi czy rolki. Pogoda na Kociewiu sprzyja, więc na szczęście będzie sympatycznie. Zostańcie koniecznie z nami. To jest program Porozmawiajmy o Starogardzie. Nasza audycja powstaje wspólnie z Urzędem Miasta. Europejski Tydzień Mobilności. Dawniej Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu. Od lat przez tydzień, podczas miesiąca września, w całej Polsce mówimy o alternatywach dla różnych środków komunikacji. Alternatywach dla czego, dla kogo? Marzena Klein, dyrektor OSIR-u. Dzień dobry, witam wszystkich słuchaczy. Europejski Tydzień Mobilności, czyli ETM, jest kontynuacją kampanii Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu. Odbywa się już co roku w dniach od 16 do 22 września, a celem tej kampanii jest zachęcenie mieszkańców miast do zmiany niekorzystnych dla zdrowia przyzwyczajeń i wybrania alternatywnych, ekologicznych środków podróżowania, takich jak chodzenie pieszo, jazdy na rowerze, hulajnodze czy rolkach, ale również do korzystania z komunikacji miejskiej. Alternatywne formy transportu są rozwiązaniem problemów, które często nas nurtują, czyli problemy z parkowaniem, zatłoczonymi drogami, korkami, zanieczyszczeniem powietrza czy hałasem. Dlatego przez cały tydzień staramy się zachęcać mieszkańców do zmiany niekorzystnych dla zdrowia i środowiska przyzwyczajeń transportowych, a w ramach kampanii przygotowujemy szereg atrakcji dla naszych starogardzian, tak, żeby każdy znalazł dla siebie coś fajnego. Zaraz o tych rozwiązaniach alternatywnych powiemy. Ja chciałbym jeszcze uświadomić naszych słuchaczy na Kociewiu, że tak naprawdę korki są właśnie przez was. Jak to przeze mnie? Tak dokładnie, bo jedziecie autem do kiosku, do sklepu, do drogerii, z dzieckiem, do pracy. Wiadomo, że chodzi czasami o ten cenny czas, którego nam tak brakuje, ale przepustowość miasta się nie zmienia, a aut nie ubywa, prawda? Oj tak, dokładnie. Dlatego właśnie korzystajmy z innych środków, tych alternatywnych. Hulajnogi albo nawet przejdźmy się pieszo, zamiast podjechać, gdzieś zaparkować, gdzie będzie problem z parkowaniem. Tak naprawdę zaoszczędzimy więcej czasu. A jeżeli mogłabyś powiedzieć na przykładzie pracowników Ośrodka Sportu i Rekreacji, to w jaki sposób dojeżdżasz ty do pracy i inni? Jeżeli mam gdzieś dalej, muszę jeszcze po pracy albo przed pracą podjechać, jadę samochodem, ale z reguły staram się chodzić pieszo. Widziałem ostatnio Paulinę Schulz na rowerze. Oj, Paulina Schulz, tak, zgadza się, jest na rowerze. U nas Olka jeździ rowerem, Natalka chodzi pieszo, tutaj sporo. No, Monika jest wyjątkiem, jest codziennie jest w pracy samochodem. Tak. Dokładnie, ale z Nowej Karczmy dojeżdża dzień w dzień. Od wielu lat Ośrodek Sportu i Rekreacji zachęca mieszkańców do tego, aby spędzali aktywnie czas. No tutaj fajnie, że pojawiły się w Starogardzie hulajnogi elektryczne, bo to też jest coś w kierunku właśnie tej elektromobilności. Jakie przykłady mogłabyś wymienić, jeśli chodzi o imprezy sportowe albo jakieś rajdy? Czy starogardzianie chętniej wybierają taką aktywność fizyczną, czy jednak lubią wygodę? Tak, starogardzianie chętnie uczestniczą w organizowanych przez nas wydarzeniach, nie tylko zamieniając auto na rower, ale też na inne aktywności. Uczestniczą w takich imprezach jak rajdy rowerowe, gry terenowe, zawody wspinaczkowe, marsz Nordic Walking, aktywnie korzystają z kortów tenisowych, ze ścianki wspinaczkowej, bieżni, siłowni zewnętrznej. Oj, długo mogłabym wymieniać. Uczestniczą w nich i dzieci, i rodzice, i dziadkowie, także naprawdę chętnie korzystają. Czy ja mogę jeszcze na koniec podpytać o zakończenie sezonu na piekiełkach? Tak, oczywiście. Korzystało, jeżeli chodzi o ilość osób, to w tym roku z naszych basenów skorzystało ponad 11 tysięcy osób, więc całkiem fajnie. Ale słyszałem też, że woda mogłaby być cieplejsza. Wprowadzimy jakąś geotermię?
tego, co mi wiadomo, na razie nie. No rzeczywiście woda może, mogłaby być cieplejsza, ale to w dużej mierze zależy od tego, jaką mamy pogodę. A w tym roku lato nas nie rozpieszczało. A czy boiska do siatkówki plażowej są jeszcze czynne? Tak, oczywiście są czynne. Praktycznie dopóki będą chętni, podejrzewam, że tak długo będą czynne. Jest to oczywiście też w dużej mierze uzależnione od pogody. Okej, tutaj robimy kropkę. Bardzo dziękuję. Słyszymy się po krótkiej przerwie. Witamy ponownie, to jest audycja Porozmawiajmy o Starogardzie, tylko w Radiu Starogard. Jeżeli przegapiliście ją albo chcielibyście posłuchać jej ponownie, to zapraszamy w nowym tygodniu na kanał YouTube Starogard Gdański. Organizatorem wydarzenia, które jest połączone właśnie z tym tygodniem zrównoważonego transportu, jest Stowarzyszenie Rekord, którego prezesem jest Monika Kełpin. Cześć. Dzień dobry, dzień dobry. Jakie atrakcje, jakie wydarzenia będzie organizować Stowarzyszenie Rekord we współpracy z OSIR-em podczas tego wyjątkowego tygodnia? Tak jak mówisz, w tym wyjątkowym tygodniu, czyli od 16 do 22 września w ramach Europejskiego Tygodnia Mobilności, który de facto w tym roku odbywa się też pod hasłem Oszczędzaj energię, przygotowaliśmy naprawdę mnóstwo wspaniałych atrakcji, zarówno tych sportowych, jak i tych rekreacyjnych. I tak od początku, 16 września w sobotę, pierwsze wyścigi rowerowe w Starogardzie Gdańskim dla dzieci, które odbędą się na Stadionie Miejskim. 17 września, niedziela, Narodowy Dzień Sportu i z tej okazji czynna ścianka wspinaczkowa, gdzie będzie można powspinać się ze symboliczną złotówkę, a także marsz Nordic Walking, również bezpłatny dla mieszkańców naszego miasta. Poniedziałek, 18 września, spotkanie pod chmurką. Będzie to spotkanie w Parku Miejskim, gdzie seniorzy będą mogli wspólnie przygotować coś zdrowego. We wtorek, 19 września, typowa rekreacja, bo będzie to kawa w słodkiej kociewiance. Do każdego zakupu ciasta kawa biała lub czarna będzie w przysłowiowym gratisie. 20 września, środa rowerowa, czyli czekać będziemy na wszystkich rowerzystów na starogardzkich skrzyżowaniach. Piątek, 21 września, spinning bezpłatny dla każdego chętnego w Premium Fitness and Gym. Piątek, 22 września, Dzień Serca z mnóstwem wspaniałych atrakcji na parkingu przy Szpitalu Kociewskiego Centrum Zdrowia. No a także darmowa komunikacja miejska i Liga Narodów, czyli mecz piłki nożnej Serbia kontra Ukraina na naszym stadionie. O, fajnie. To jeszcze chciałbym poprosić o wyjaśnienie, czym jest spinning. Grupowa jazda na rowerach stacjonarnych w siłowni Premium Fitness and Gym. A powiedz mi jeszcze, czy podczas rowerowej środy, czy też ciebie będzie można spotkać na mieście oraz inne piękne dziewczyny z OSIR-u? Tak jest, no przede wszystkim wszystkich członków Stowarzyszenia Rekord będzie można spotkać na starogardzkich skrzyżowaniach. Czekać będziemy na tych dwóch największych, czyli na skrzyżowaniu ulicy Gdańskiej i Mickiewicza, a także na ulicy Armii Krajowej i Jana Pawła II. I w jakich godzinach? Będziemy na skrzyżowaniach od godziny 7.30 do wyczerpania naszych pakietów, ponieważ na każdego rowerzystę, którego spotkamy właśnie w środę 20 września na wymienionych skrzyżowaniach, czekać będą wspaniałe upominki. Będzie to pyszne śniadanie oraz zestaw takich upominkowych gadżetów, które z pewnością umilą każdemu rowerzyście dzień. Przypominamy, że Europejski Tydzień Mobilności trwać będzie również w Starogardzie od 16 do 22 września. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Witamy ponownie. Mam nadzieję, że rozgościliśmy się u was w domu, bo w końcu to już 135. audycja, więc znamy się nie od wczoraj. Dziś rozmawiamy o wyjątkowym tygodniu we wrześniu, aby, no nie wiem, wywołać uśmiech na naszych twarzach po zakończonych wakacjach. Będziemy mogli przez cały tydzień zmagać się w różnych dziedzinach, takich, żeby auto i wszystkie takie spalinowe rzeczy, albo nawet elektryczne, zostawić gdzieś dalej. Po raz pierwszy w naszym mieście będą odbywać się wyścigi rowerowe. Na czym one będą polegały? Kto może w nich uczestniczyć i czy jest dużo chętnych? Oj, chętnych jest sporo, bo już tylko jak wrzuciliśmy możliwość zapisywania się na te nasze wyścigi,
przez dwa dni było ponad 200 osób, więc byliśmy naprawdę zaskoczeni, bardzo mile i jest zapowiedź, że może będzie całkiem fajnie. Organizatorem dziecięcych wyścigów rowerkowych jest Dziennik Bałtycki, natomiast my jako Ośrodek Sportu i Rekreacji jesteśmy współorganizatorem. Patronat objął nasz prezydent miasta Starogardu Janusz Stankowiak. Udział w wyścigach mogą wziąć dzieci w wieku od 3 do 9 lat. Dzieci najmłodsze mogą startować również na rowerkach biegowych. Z tego co wiem, nawet były dzieci w innych miastach, które na takich traktorkach jeździły. Starsi zawodnicy na rowerach, dostosowanych oczywiście do swojego wieku. Co mogę jeszcze powiedzieć? Zawody rowerkowe mają długą tradycję. Organizowane są już od ponad 65 lat na całym Pomorzu. I to od Szczecina do Trójmiasta. W naszym mieście odbędą się one pierwszy raz, ale mam nadzieję, że nie ostatni. Zawody są bezpłatne, przyjmujemy około 300 zawodników. Każde dziecko jest zwycięzcą i otrzymuje medal oraz dyplom. W tym dniu przygotowanych będzie również wiele atrakcji, m.in. bezpłatna strefa z dmuchanymi urządzeniami oraz zabawy z animatorami. Tego dnia wszystkie atrakcje będą bezpłatne. No i co? W tej zabawie chodzi o to, by świetnie się bawić, poznać smak sportowych emocji, a przede wszystkim budować wspomnienia, bo zdjęć będzie na pewno sporo, które będzie można zobaczyć zarówno na stronach internetowych Dziennika Bałtyckiego, miasta, jak i na naszej. No i liczymy też, że będzie gorąco, no i nie mówię tutaj wcale o pogodzie, ale o tych sportowych emocjach. Przepraszam, mówiłaś, że każde dziecko jest zwycięzcą, to dopisz mnie proszę jeszcze na tę listę, jeśli jest miejsce. No myślę, że wybiegasz poza te 9 lat, więc może być problem. Zawody odbywają się 16 września, a zapisywać możemy się do czwartku, do 14 września. Rozpoczynamy o 11, będzie to wydawanie numerków. Natomiast o godzinie 12 ruszamy z tymi najmłodszymi zawodnikami. Teraz pozdrawiamy nieco starszych mieszkańców i słuchaczy. Chciałbym Cię spytać, jak wynika z Waszych obserwacji? Czy seniorzy, no, osoby starsze też chętnie biorą udział w aktywnościach fizycznych? Jaką popularnością czy dużym zainteresowaniem cieszą się zajęcia Nordic Walking? I co dla seniorów ewentualnie zaproponujemy? No bo nie każdego będziemy wrzucać na hulajnogę elektryczną. Ależ oczywiście. A proszę Cię, uwierz mi, że seniorzy chętnie korzystają z naszych imprez i to nie tylko jako opiekunowie dzieci, ale również na imprezach skierowanych do nich. Licznie biorą udział w naszych rajdach rowerowych, w cyklicznych spotkaniach pod żaglami, które odbywają się na basenach, a także korzystają z naszych zajęć 50+. Co środę, teraz od października pewnie wrzucimy kolejne Nordic Walking, będą mogli przychodzić, a naprawdę chętnie z tego korzystają. Również teraz w sobotę odbędzie się kolejna spartakiada emerytów i rencistów oraz osób z niepełnosprawnościami. I uwierz mi, że seniorzy swoją energią obdzielić mogą nie jedną młodą osobę, a wola walki i rywalizacji w poszczególnych konkurencjach jest naprawdę ogromna. Co więcej, w naszych imprezach biegowych, w biegu szpęgawskim i kociewskim najstarsi zawodnicy mają ponad 80 lat i ciągle są uśmiechnięci i zadowoleni. Jeszcze mogę też powiedzieć z moich obserwacji, w tym roku otrzymaliśmy z Fundacji Dovista grant na przystanki i stacje rowerowe. Zauważyłam, że ze stacji naprawczych często korzystają również seniorzy. Szczególnie pod halą przy Halera. Może też to wynika z tego, że tam jest Senior Plus, a dojeżdżają co niektórzy seniorzy właśnie na spotkania w Senior Plus rowerami. Także są naprawdę aktywni i chętni. Ja chciałem pozdrowić Łukasza, któremu ostatnio powierzyłem mój rower i podokręcał wszystkie śrubki, naoliwił łańcuch, napompował koła. Pamiętajcie o tym, żeby przed tym wyjątkowym tygodniem również przygotować swój rower. Bardzo dziękuję, my słyszymy się za moment.
Jesteśmy już na ostatniej prostej, jeśli chodzi o program Porozmawiajmy o Starogardzie. 22 września będziemy świętować Dzień bez samochodu. Jest wiele miejscowości w naszym kraju, które tego dnia oferują bezpłatne przejazdy. W Starogardzie też takie będą, ale z gwiazdką. Na czym dokładnie będzie polegać ten dzień? Kto będzie mógł skorzystać z bezpłatnych przejazdów? Od lat z tej okazji współpracujemy z Miejskim Zakładem Komunikacji i tego dnia osoby posiadające przy sobie dowód rejestracyjny mogą jeździć autobusem bezpłatnie. A jeżeli ta osoba będzie miała też ze sobą rodzinę, to rozumiem, że tylko kierowca nie kasuje biletu wtedy, wówczas. Tak, tak, tylko kierowca nie kasuje biletu. No trochę szkoda, czyli podobnie jak w Tczewie, ale mamy nadzieję, że ta sytuacja też się zmieni. Kto jeszcze będzie mógł korzystać z bezpłatnej komunikacji? Jeżeli chodzi o tego 22 września, no tak jak mówiłam, że osoby, które posiadają dowód rejestracyjny, ale muszę o tym powiedzieć, albo może przypomnieć naszym starogardzianom, że w każdy poniedziałek kierowcy za ukazaniem dowodu rejestracyjnego mogą jeździć za darmo autobusami, czyli to nie dotyczy tego tygodnia, Europejskiego Tygodnia Mobilności, ale w każdy poniedziałek. Również zgodnie z uchwałą Rady Miasta z darmowych przejazdów mogą też korzystać uczniowie szkół podstawowych na podstawie legitymacji szkolnej, osoby, które ukończyły 70. rok życia na podstawie dowodu tożsamości, oczywiście również inwalidzi, renciści, dzieci z niepełnosprawnościami i ich opiekunowie oraz honorowi dawcy krwi. I to cały rok na okrągło. Podczas Europejskiego Tygodnia Mobilności warto również zadbać o siebie, czyli zjeść dobre śniadanie, obiad, zamiast pić słodzone napoje gazowane, wypić kombuczę, lemoniadę albo herbatę z imbirem, cytryną i miodem, bo to już chyba ten czas, aby się przygotować. Prawda, Moniko? Dokładnie, musimy dbać o siebie nie tylko od święta, ale przez cały rok. Dlatego w piątek w ramach ETM-u, 22 września, na parkingu przy szpitalu, przy Kociewskim Centrum Zdrowia odbędzie się wspaniała akcja pod nazwą Dzień Serca. Atrakcji wtedy będzie co niemiara, między innymi będzie można wziąć udział właśnie w degustacji zdrowych potraw. Ośrodek Sportu i Rekreacji przygotowuje masę rowerową dla uczniów starogardzkich szkół. Odbędą się działania kreatywne dla dzieci i młodzieży. Mobilna zbiórka krwi, badania diagnostyczne, badania w kierunku osteoporozy, badania wzroku i mnóstwo innych wspaniałych rzeczy. I to, co najważniejsze, czyli tego dnia wszystko będzie dla naszych mieszkańców zupełnie bezpłatne. A powiedz mi jeszcze, czy w Starogardzie przydałoby się właśnie coś takiego jak taka cykliczna, comiesięczna masa krytyczna? To jest taki peleton rowerzystów, który jedzie przez miasto ulicami, pokazując, że jednak no, każdy musi jakoś się dogadać i dla każdego jest miejsce na drodze. Mówimy tutaj o użytkownikach hulajnóg, o rowerzystach, czy no, przede wszystkim o kierowcach. No oczywiście, że tak, że przydałaby się. To nie zmienia faktu, że ta kultura jazdy kierowców jest już coraz większa na drogach, zwłaszcza w tych miesiącach od kwietnia do września, października. Widać coraz więcej rowerzystów i osób korzystających z alternatywnych form transportu, więc wydaje mi się, że jak najbardziej. Okej, uprzejmie Ci dziękuję. Ja również bardzo dziękuję. Mamy nadzieję, że te informacje, które były zawarte w audycji Porozmawiajmy o Starogardzie, świetnie Wam się przydadzą podczas Europejskiego Tygodnia Mobilności, ale spokojnie będziemy Wam jeszcze o tym przypominać na naszej antenie. Za dziś bardzo dziękuję naszym rozmówcom. Marzena Klein, dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji. Bardzo dziękuję za uwagę i zapraszam wszystkich słuchaczy Radia Starogard do naszych imprez. Oraz Monika Kełpin, prezes Stowarzyszenia Rekord. Dziękujemy bardzo i do zobaczenia na drodze, nie tylko na rowerze, ale również na hulajnogach, spacerze czy marszu Nordic Walking. Grzegorz Kochański, kłaniam się i pozdrawiam.